Rafako ogłosiło dziś, że rezygnuje ze złożenia wniosku o upadłość. Powodem są uzgodnienia z Tauronem o dalszych krokach w sprawie bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno. Rafako dwa dni temu zawarło z Tauronem porozumienie. Zgodnie z nim przedłużony zostanie termin wymagalności zapłaty ponad 1 300 000 000 zł tytułem kar i odszkodowań. Wyraża też zamiar prowadzenia dalszych mediacji czy wskazuje obszary dalszych negocjacji. Rafako jako główny wykonawca bloku i Tauron Wytwarzanie jako zamawiający spierają się od wielu miesięcy w związku z problemami w działaniach bloku 910. Tauron Wytwarzanie wezwała Rafako do zapłaty kar umownych za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ponad 1 400 000 zł.